Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Eureka, imieniem profesora Jerzego Stelmacha, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach piątej sesji forum dyskusyjnego Projektowanie i budowa czystych dla środowiska reaktorów jądrowych, małe reaktory modułowe. Projekt nasz jest dofinansowywany z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i celem jego jest przedstawienie wiedzy ekspertów na temat pozyskiwania energii, wtórnej energii z czystych źródeł pierwotnych, czyli takich, które zapewniają ochronę naszego środowiska naturalnego, a przede wszystkim zagrożeń naszego klimatu na Ziemi. Mieliśmy kilka cykli. Tutaj omawialiśmy energię słoneczną, wiatrową, geotermalną. W cyklu wczorajszym i dzisiejszym skupiamy się na kolejnym źródle czystym, czyli nieprowadzącym do emisji gazów cieplarnianych, jakim jest energia jądrowa. I w dniu wczorajszym wysłuchaliśmy dwóch wykładów, wykładu ogólnego na temat małych reaktorów modułowych, a właściwie na temat ogólnie reaktorów jądrowych w zastosowaniu do produkcji prądu elektrycznego przede wszystkim, ale także w innych zastosowaniach. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy prelekcją, którą poprowadzi dla Państwa profesor doktor habilitowany Konrad Czerski, będący jednocześnie wiceprezesem Fundacji Eureka, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, a także współpracujący z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Szanowni Państwo, pytania do tej prelekcji można oczywiście zadawać na czacie. Osoby na YouTubie też mogą zadawać na czacie na YouTubie. Kilka słów tylko powiem. Pan profesor Konrad Czerski jest współtwórcą patentu na reaktor dwupłynowy, w którym paliwo i chłodziwo są płynne. W tej dziedzinie zrobił bardzo dużo badań, jak również ten reaktor zmierza do zastosowań właśnie praktycznych, jest na etapie koncepcyjnym i tym, na czym chcemy dzisiaj się skupić, jest jego rola do zastosowań przemysłowych. Bardzo serdecznie witam panie profesorze. Bardzo proszę o przedstawienie swojej prelekcji właśnie na temat zastosowania reaktorów dwupłynowych w przemyśle. Jakie tutaj byłyby perspektywy? Bardzo proszę o uruchomienie prezentacji. Dobrze, w takim razie dzień dobry Państwu. Ja rozpocznę właśnie z moją prezentacją. To jest tutaj. Rozumiem. O, dobrze. Zasunęło się, okej. To jest pierwsza strona, pierwszy slajd mojej prezentacji, którą przygotowałem na dzisiaj. Ona jest w języku angielskim, bo skorzystałem ze slajdów, które na bieżąco w różnych sytuacjach przedstawiam. Ale będę oczywiście mówił po polsku. Więc tytuł jest, nie wiem tutaj, czy widać, jest niestety, o, jest tutaj troszeczkę inaczej. Okej. Więc ja będę dzisiaj mówił o koncepcji reaktora dwupłynowego. Po angielsku to jest Dual Fluid Reactor. I jak to było już wspomniane, pan profesor Dąbrowski wspomniał, jest to nowy typ reaktora, no, bardzo zaawansowany, no, wręcz rewolucyjny, dlatego wprowadzenie tej techniki będzie wymagało trochę czasu. Ja dzisiaj Państwu powiem, jak to ma wyglądać i jakie są
główne założenia, parametry tego reaktora i dlaczego no, jest to reaktor, który no, mam nadzieję w przyszłości będzie no, jednym z takich ważniejszych źródeł energii. Tutaj w podtytule jest już wskazane, że jest to reaktor przyjazny dla środowiska. Ja, z mojego punktu widzenia to jest, są takie trzy najważniejsze cechy nowego źródła energii, które są potem determinują ewentualnie rozwój technologii i cywilizacji. Więc jeżeli wprowadzamy nowe źródło energii, które produkuje tańszą energię, a jak mamy tańszą energię, to możemy rozwiązać różnego typu problemy cywilizacyjne. Także to będą też takie źródło energii, które nowego typu powinno trzy główne parametry spełniać. Po pierwsze, no, powinno być oczywiście przyjazne dla środowiska, bezpieczne, to jest drugi element i oczywiście ten element ekonomiczny także odgrywa bardzo ważną rolę. I właśnie ten reaktor dwupłynowy, ja tu przejdę do opisu troszeczkę tej koncepcji. Tutaj jest, o, to może jeszcze zanim przejdę do koncepcji, to pokażę jaki był rozwój w energetyce jądrowej, kolejne etapy, które pewnie już były tutaj omawiane, więc ja może tylko w skrócie powiem, mamy generację pierwszą, drugą, trzecią i obecnie te duże bloki energetyczne projektowane są właśnie w tej generacji trzeciej, trzeciej plus. Poza to, co ma w Polsce być zbudowane między innymi, prawda, to jest właśnie generacja trzecia plus. To, co nas w przyszłości czeka, to jest tak zwana generacja czwarta, ale jest, problem jest taki, że no, tutaj nie zwracano uwagę na stronę ekonomiczną. I dlatego ta część, o której ja będę dzisiaj mówił, czyli reaktor dwupłynowy, głównym elementem, który no, przy to w wprowadzaniu tej koncepcji zastanawialiśmy się, to jest właśnie sprawa ekonomiczna, żeby ta energia, którą będzie produkowana, była jak najtańsza, żeby struktura, powiedzmy technologia tego reaktora była też bardzo prosta, która właśnie te dwie rzeczy razem powodują, że w przyszłości ten reaktor może rzeczywiście być bardzo konkurencyjny dla innych koncepcji, które teraz obecnie są rozwijane. Także to tutaj może krótko przedstawię, jak wygląda ta koncepcja. Reaktor dwupłynowy, bo wiąże się z tym, że zarówno chłodziwo, jak paliwo są płynami. Dlaczego płynami? No dlatego, że to rozwiązuje nam już pewien problem w tych starszych koncepcjach. No, mieliśmy pręty paliwowe albo są kulki paliwowe, prawda, które no, trzeba odpowiednio wyprodukować. Problem jest o tym, żeby temperatury nie były zbyt wysokie, bo można zniszczyć te pręty paliwowe. Te wypadki w przeszłości to właśnie były związane z tym, że pręty paliwowe, cały rdzeń uległ stopieniu na przykład, prawda? To jest ten największy z możliwych wypadków, które obserwowaliśmy w ostatnich latach. Z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie płyny, no to nie można już go bardziej roztopić, więc te od strony bezpieczeństwa to jest, wydaje się, dobra koncepcja. Z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby reaktor był rzeczywiście ekonomiczny, to musimy zadbać o to, żeby stopień wypalenia paliwa też był bardzo duży. Więc to automatycznie nas prowadzi do koncepcji reaktora na prędkich neutronach, które mogą rozszczepiać nie tylko uran-235, ale uran-238 może być, albo pluton, prawda, paliwem, które no, tutaj jest źródłem energii. Więc w takiej sytuacji no, nawet te duże
te ograniczenie takie, że w reaktorach na wolnych neutronach, na termicznych neutronach, gdzie możemy tylko rozszczepiać konkretne izotopy, prawda, uran-235 czy pluton-239, no nie ma tego ograniczenia. Więc możemy cały uran, prawda, 90, prawie 100% takiego uranu tutaj jako paliwo wykorzystać. Z drugiej strony, jeżeli mamy prędkie neutrony, możemy mówić o reaktorze samopobierającym, to znaczy, że możemy sami produkować sobie nasze paliwo. To jest następna rzecz, która jest ważna, jeżeli mówimy o reaktorach na prędkich neutronach. Trzecia rzecz, no, takie prędkie neutrony o dużej energii mogą rozszczepiać różne pierwiastki, które normalnie się nie rozszczepiają, więc no, jest na przykład pluton 240 albo właśnie uran 238 jest wtedy z tym naszym pierwiastkiem, ale też możemy zastosować pewien tryk, mianowicie możemy mówić o transmutacji, bo te reaktory no, powiedzmy, prędkich neutronach mają dużą nadwyżkę neutronów. Im wyższa energia neutronów, możemy więcej neutronów w każdym rozszczepieniu prowadzić, więc one mogą też wykorzystywane też do transmutacji, to znaczy możemy w przyszłości w zasadzie tutaj myśleć o tym, żeby no, mieć coraz mniej paliwa takiego, który, no, zużytego paliwa, które trzeba było w sposób takich geologicznych mogilnikach przechowywać przez wiele, wiele lat. Tutaj możemy mówić o tym, że w zasadzie będą to produkty rozszczepienia, które będą no, musiały być przetrzymywane do 100-300 lat maksymalnie i wtedy można być wykorzystane. Więc wrócę do tej koncepcji. Mówiłem ogólnie, jest to reaktor wysokotemperaturowy, gdzie mamy płynne paliwo, płynne chodziło. Tutaj, jeżeli tu mamy dwie pętle, które obserwujemy, dlatego to jest reaktor dwupłynowy i ten główny przedmiot tego patentu, który Państwo tutaj widzicie na dole, opatentowane zostało to w wielu krajach świata. Polega na tym, że właśnie te pętle są rozdzielone, że pętla paliwowa tutaj jest zaznaczona w takim kolorem brązowym, to w takich rurkach będzie płynęło paliwo i to paliwo to może być płynny uran metaliczny, eutektyk, pewna mieszanina z chromem na przykład, która powoduje, że temperatura topnienia uranu jest znacznie mniejsza i taki eutektyk płynny w temperaturze 1000 stopni, to jest powiedzmy taki wyznacznik tego reaktora, że ten reaktor ma pracować w temperaturze rzędu 1000 stopni, no jest płynny. Tak, i za pomocą pewnych pomp, o których będę też mówił może przy następnych slajdach, pomp magnetohydraulicznych, bo to jest wysoka temperatura, więc tutaj muszą być takie specjalne pompy zastosowane, jest pompowane do tak zwanego pyroprocessing unit, to jest taka jednostka, gdzie możemy na bieżąco online zmieniać skład nawet tego paliwa, ale też możemy tak zwane produkty rozszczepienia, które stanowią truciznę i redukują reaktywność naszej mieszanki tutaj paliwowej, możemy tutaj też odpowiednio usuwać na bieżąco. Jest to taki model, no, zamkniętego paliwowego cyklu, który możemy tutaj za pomocą właśnie tej jednostki tutaj prowadzić. Z drugiej strony chłodziwo, to jest druga ta pętla tutaj na ciemno zaznaczona, to jest płynny ołów, który miałby być tutaj chłodziwem. Dlaczego ołów? No bo i to jest metaliczny, więc ma dużą przewodność cieplną, dużą też pojemność cieplną i wtedy ta wymiana ciepła między paliwem a naszym chłodziwem będzie bardzo dobra.
To jest dosyć ważna sprawa, bo właśnie ta wymiana ciepła, no to jest to, co nam definiuje, jaką moc reaktor powinien mieć. I tutaj znowuż muszę troszeczkę taką dygresję zrobić. Ta jednostka, którą tutaj przedstawiam, to jest w zasadzie główny taki projekt, był już wiele lat temu wprowadzonym. Mówiliśmy o w zasadzie dużych reaktorach rzędu powiedzmy nawet 3 gigawatów, jeżeli chodzi o energię termiczną, cieplną, co odpowiadałoby elektrycznej rzędu 1,5 gigawata. Ponieważ to jest reaktor wysokotemperaturowy rzędu 1000 stopni, więc wtedy wydajność taka termodynamiczna jest tutaj rzędu 50%. Więc to jest też zaleta, jeżeli chodzi o reaktory wysokotemperaturowe. No, tutaj nie będę mówił, bo sam reaktor jest inherentnie bezpieczny, ale to może nie jest temat dzisiejszej prezentacji. W każdym razie, sam reaktor jest tak zbudowany, że ze względów fizycznych, im wyższa temperatura, to powiedzmy, o przepraszam, reaktywność nam się zmniejsza, jest mamy tak zwany ujemny współczynnik temperaturowy i to są małe różnice temperatury, które powodują, że ten reaktor w sposób stabilnie może pracować. Kontrolujemy ten reaktor właśnie mocą, którą produkujemy na potrzeby zewnętrzne, czyli jak ograniczamy troszeczkę wymienniku ciepła, tutaj mamy też wymiennik ciepła, prawda? Odbieramy mniejszą moc, więc temperatura wtedy nam lekko w tym reaktorze rośnie, to jest rzędu tam 10-20 stopni, więc same właściwości reaktora się nie zmieniają. Reaktor może w sposób taki ciągły być włączony, mamy stan wyłączeniowy polega na tym, że reaktywność spada do zera, ale reaktor w każdej chwili można włączyć, więc to jest coś takiego, co jeżeli teraz patrzymy na tę drugą stronę współpracy, na przykład z odnawialnymi źródłami energii, to taki reaktor można bardzo szybko włączyć i wyłączyć. Nie musimy rozgrzewać go do wysokich temperatur. On jest cały czas, może być cały czas włączony i mieć tę temperaturę operacyjną rzędu 1000 stopni i regulujemy go zmianą temperatury w takim bardzo małym zakresie rzędu tam 10-20 stopni w górę bądź w dół. Jak obniżamy temperaturę, to reaktywność tam rośnie i automatycznie więcej produkujemy energii na potrzeby zewnętrzne. O tym, jak tą energię będziemy wykorzystywać, to jest inna sprawa, to też dzisiaj będziemy mówić. Czyli to jest następna cecha tego reaktora. Oprócz tego, że jest wysokotemperaturowy, o tym, że działamy na prędkich neutronach, a trzecia rzecz to jest, że ten reaktor będzie sterowany zewnętrznym zapotrzebowaniem mocy, czyli można w sposób bardzo szybki reagować na, powiedzmy, jeżeli współpracujemy z dużą ilością odnawialnych źródeł energii, jeżeli mamy brak wiatru, słońca nie ma, tak, to taki reaktor natychmiast można w zasadzie w kilka minut, nawet w kilka sekund może podnieść moc tutaj wyprodukowanej energii. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, już trochę troszeczkę mówiłem, to też jest właśnie ten wysoki współczynnik, ujemny współczynnik temperaturowy, ale z drugiej strony mamy tutaj też takie bezpieczniki topnikowe, które powodują, że nawet jakby była z jakiejś tam przyczyny temperatura byłaby wyższa, automatycznie one się tutaj topią i cała zawartość tej pętli paliwowej, czy też pętli, to też można zrobić dla pętli chłodzenia, po prostu spływa do podziemnych zbiorników i nie ma problemu, prawda, z jakimś tego typu wypadków tutaj w zasadzie nie może być, jest to wykluczone. No dobrze, no to kilka słów już powiedziałem, możemy przejść do następnego punktu. No tutaj troszeczkę
Tutaj jest troszeczkę o tym patencie, ale tu jest pokazana struktura, jak to paliwo wzdłuż takich rurek z ceramiki, bo to jest wysoka temperatura, to jest, trzeba używać specjalnych materiałów. Tutaj to są, no możemy używać węglika krzemu, który jest bardzo dobrze przebadany do wysokich temperatur i on jest świetnym materiałem, ale materiały, które musimy używać, możemy używać w takich reaktorach, no muszą spełniać też kilka warunków. No muszą być odporne na wysokie strumienie, duże strumienie neutronów, które wiadomo niszczą materiały, tworzą defekty i wtedy mechaniczna strona takich materiałów na tym mocno cierpi. Jest następnie jest też korozja wysokotemperaturowa, więc musimy mieć takie materiały, które są rzeczywiście dostosowane do tych wysokich temperatur, dużych strumieni neutronów. I właśnie taki węgiel krzemu jest jednym z takich materiałów. Takie rurki to jest w tych dużych reaktorach, to byłoby rzędu 1000 rurek takich z węglika krzemu stworzonych tutaj. One by były chłodzone właśnie ołowiem, który by tutaj opływał rurki ze wszystkich stron. No i takie modele termohydrauliczne, też neutronika, jeżeli chodzi o obliczanie reaktywności takiego reaktora, były już robione. Ja tu o tym też krótko powiem na samym koniec mojej prezentacji. Dobrze, no to tak wygląda od strony takiej, powiedzmy, no taki koncepcyjny. Widzicie Państwo, że jest moc 3 gigawatów, a reaktor jest bardzo mały. Tutaj jest sylwetka człowieka. No, zaletą tego reaktora jest też jest olbrzymia gęstość energii. Ja tu o tym będę mówił, bo to jest związane właśnie też z prędkimi neutronami, z użyciem prędkich neutronów. To jest olbrzymia zaleta, jeżeli chodzi o też wydajność taką ekonomiczną. Krótko, jak to wyglądałoby, taki duży reaktor, powiedzmy właśnie ten 3 gigawatowy. Ja mówiłem, że są podziemne, to w zasadzie struktura, to jest bardzo mały reaktor, prawda? To jest, proszę zobaczyć, jaka jest wielkość jego. Ale to mówią, że w zależności od tego, czy chcemy wystartować reaktor, czy mamy jakąś dużą przerwę, czy chcemy właśnie z punktu widzenia jakiejś awarii spuścić nasz płynny uran, o którym mówiłem, ale to może być też, to mogą być też sole uranowe, więc to niekoniecznie może być uran. Dlatego są dwa główne rodzaje tego reaktora. Jeden na solach uranowych, i wtedy temperatura topnienia takich soli jest oczywiście mniejsza i to można też bardzo dobrze funkcjonować, albo właśnie na płynnym uranie, który nadaje się właśnie, to jest temat dzisiejszego i wczorajszego forum, szczególnie dla małych reaktorów. Ja właśnie skupię się może właśnie na tych małych reaktorach. Tutaj jest pokazane, że właśnie pod ziemią znajdują się takie zbiorniki, gdzie właśnie i ołów, i ten płynny uran mógłby w każdej chwili być sprowadzony w dół, prawda? Ale taki stan stacjonarny reaktora, no to on po prostu podnosimy trochę temperaturę i on się automatycznie tutaj, ta reaktywność w rurkach nam zeruje się. Ta koncepcja przewiduje także, że po pewnym czasie, ponieważ mamy tą jednostkę pirochemiczną tutaj online, możemy po prostu na bieżąco separować odpowiednie metale. Zaraz powiem o tym, jak to ta jednostka funkcjonuje. I tutaj no, pierwiastkami chemicznymi rozdzielać już na bieżąco i składować na terenie właśnie takiej elektrowni te materiały, które potem się okazuje, że są świetne materiały, bo to są ziemie rzadkie na przykład, niektóre można po kilkudziesięciu latach już nawet sprzedać i mieć dodatkowy zysk z takiej elektrowni jądrowej. Dobrze, pójdziemy dalej. Tutaj jeszcze raz, to jest jeszcze raz to samo mniej więcej. No ja chciałem tutaj już krótko powiedzieć,
Jeszcze raz o tych zaletach tej koncepcji, którą chciałem dzisiaj przedstawić. No, przede wszystkim jest ten silnie ujemny współczynnik reaktywności temperaturowy, który tutaj służy nam też do regulacji reaktora. No, to, co jest też ważne, no to właśnie widzimy ten ujemny temperaturowy współczynnik. Jeżeli chodzi o, nie musimy składować w jakichś tam geologicznych mognikach nasze odpady radioaktywne, ich jest znacznie mniej ze względu na to, że używamy prędkie neutrony. To jest olbrzymia zaleta. No i tutaj nie musimy żadnych dodatkowych rzeczy wykorzystywać, bo po prostu jeżeli składujemy, to wystarczy nam naturalna konwekcja, chłodzenie powietrzem, także to nie wygląda. Nie mamy żadnych, mamy tą ochronę, jeżeli chodzi o te topniejące bezpieczniki, ale też w takich pętlach, zarówno w pętli chłodzenia i paliwowej, nie mamy żadnego wysokiego ciśnienia, jest jedynie ciśnienie hydrostatyczne, więc to są olbrzymie zalety, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Tutaj mówiliśmy już o problemach i ja już też nie chcę na ten temat może za dużo mówić. Może skupię się na tym troszeczkę później, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo reaktory powiedzmy, na ciekłym paliwie, ciekłym chłodziwie już istnieją. To jest reaktor Molten Salt Reactor. Tutaj widzicie Państwo porównanie tego reaktora, który byśmy chcieli kiedyś zbudować, bo w dłuższym czasie, bo to pewnie zajmie trochę czasu, żeby to do tego dojść. I jest tak zwany molten salt reaktor na stopionych solach, które no polega to na tym, że mamy w zasadzie jedną komorę, w którym jest i paliwo, i to jest jednocześnie chłodziwo. Nie może być zbyt wielka gęstość energii, bo inaczej ta konstrukcja nie wytrzymuje, więc automatycznie trzeba redukować moc takiego reaktora i te reaktory są odpowiednio większe w stosunku do naszego dual fluid reactor. I właśnie modyfikacja to oznacza też, że prędkość pompowania takiego reaktora musi być znacznie większa, to jest powyżej 2 metrów na sekundę, do 10 metrów na sekundę, więc to są pewne ograniczenia też techniczne związane z takim rozwiązaniem. Jeżeli rozdzielimy te płyny chłodzenia i paliwowe pętle, no to otrzymamy właśnie ten dual fluid reactor, wtedy te parametry można osobno kontrolować i prędkość pompowania czy przemieszczania się, w zależności od tego, jaką tutaj będziemy mieli końcową realizację, bo w zasadzie prędkość pompowania paliwa może być zredukowana do zera i będziemy mieli naturalną konwekcję paliwa bez jakiejkolwiek pompy. Wówczas no, nie mamy problemów tego typu, z którym mamy w Molten Salt Reactor. Tak jak mówiłem, ta prędkość pompowania będzie znacznie mniejsza i są rozdzielone właśnie te systemy, jeżeli chodzi o chłodzenie i fluor. To jest ta główna zaleta, która powoduje, że mamy no, nawet obieg chłodzenia, jeżeli możemy w sposób niezależny regulować prędkość chłodzenia w zależności od temperatury naszego paliwa, no to jest dodatkowa też cecha bezpieczeństwa, bo możemy za pomocą właśnie odbioru ciepła regulować też reaktywność naszego reaktora. No to ma olbrzymie zalety w stosunku do standardowego reaktora Molten Salt Reactor. Dobrze, więc tutaj jeszcze krótkie, dlaczego jest tak efektywny ten dual fluid reactor? Mamy dwie możliwości, jest metaliczny albo, tak, tutaj jest akurat, chodzi o sole uranowe, które można być, ale w obu wypadkach
jest to wysoka gęstość energii, którą prowadzimy, tak? I używamy mniej materiałów, za to możemy użyć wysokiej klasy materiałów, które są odporne na wysoką temperaturę, na korozję wysokotemperaturową. 1000 stopni to już mówiłem, to jest wyższa wydajność termodynamiczna. I przy takich temperaturach właśnie możemy już myśleć o bardzo wydajnym i efektywnej produkcji wodoru na przykład. Możemy użyć właśnie tego typu reaktorów nie tylko do produkcji ciepła, ze względu na to, że one są inherentnie bezpieczne, to w zasadzie to są małe reaktory, można będzie wszędzie je ustawić, prawda? Ale mamy, no, to jest zaleta, że mamy wysoką temperaturę i możemy produkować wodór, o którym będę krótko mówił. I to wszystko daje nam bardzo niskie koszty energii elektrycznej, produkcji ciepła przemysłowego, ale to, co jest, wydaje się, dużą zaletą i o czym obecnie mówi się no, we wszelkich różnych prognozach, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu w przyszłości, to jest taka perspektywa wodorowa. W Polsce powstają teraz wszędzie tak zwane wodorowe doliny. Mamy pewną strategię wodorową, jeżeli chodzi o Polskę, ale też i Europę. W różnych krajach powstają tego typu strategie. No i jest pytanie, jak to zrealizować, bo produkcja wodoru obecnie wiąże się z produkcją w zasadzie z węglowodorami i to jest związane ze spalaniem węglowodorów, prawda? Mamy gaz ziemny, to jest ten główne źródło, które oczywiście to jest w miarę ciągle taniej, ale to, co chcemy zrobić w przyszłości, to jest kwestia tak zwanego zielonego wodoru, który przy obecnych technologicznych możliwościach, używając na przykład właśnie generatorów tutaj, powiedzmy w skrócie wiatraków, tak, to te ceny są znacznie wyższe i to nie ma żadnej, no, konkurencji, jeżeli chodzi o konkurencję ekonomiczną, do standardowej produkcji wodoru. W przypadku wysokiej temperatury możemy użyć tak zwanej wysokotemperaturowej hydrolizy czy elektrolizy. I ta sprawność przy tego typu systemach nam rośnie dwukrotnie, jeżeli porównamy temperatury rzędu 500 i 1000 stopni. Więc pójście w taką wysoką temperaturę no, powoduje, że i przy odpowiednich prostych rozwiązaniach technicznych produkcja wodoru będzie porównywalna do tych obecnie najtańszych źródeł wodoru, które, tak jak mówiłem, z gazu ziemnego produkujemy. Dobra, więc. Dobrze, to ja już o tym o materiałach mówiłem, więc teraz powiem o tym, jak można zagospodarować odpady radioaktywne, o którym mówiłem, produkty rozszczepienia jądrowego. I tutaj koncepcję, którą rozwijamy, to jest, Państwo pamiętacie, to była ta jednostka pyrochemiczna, która no, w naszym zamyśle powinna być użyta na podstawie takiej wysokotemperaturowej destylacji, reaktyfikacji. Taka kolumna destylacyjno-reaktyfikacyjna wygląda standardowo, jak to jest w przemyśle chemicznym. Tylko że tutaj oczywiście mamy, oprócz tego, że no, możemy odseparować pewne pierwiastki chemiczne, związki chemiczne w zależności od temperatury naszego płynu, który nam tutaj wrze, tak? I wtedy możemy odseparować tak, jak alkohol produkujemy, tak destylujemy, także w takiej kolumnie destylacyjnej możemy w zależności od temperatury
mrzenia, by odseparować składowe odpowiednie. Tego typu rzeczy funkcjonują w przemyśle chemicznym, ale to, co możemy rzeczywiście zastosować tutaj w przemyśle jądrowym, no to tu trzeba troszeczkę zmodyfikować te kolumny, zamknąć je odpowiednio, żeby to był też obiekt zamknięty i uwzględnić to, że mamy radioaktywny materiał, że on produkuje dodatkowo ciepło. Więc to jest jeden z tematów prac doktorskich, które ostatnio została zakończona. To jest Dominik Wehm, który za tydzień właśnie będzie tutaj się bronił na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego koncepcja właśnie, nowa koncepcja no, usuwania i przetwarzania odpadów radioaktywnych, które można w tych standardowych metodach, powiedzmy to, można odseparować może transuranowce od uranu, ale to, a tutaj mamy możliwość rzeczywiście za pomocą destylacji odpowiednich soli, bo to będzie na solach fluorowych albo chlorowych, czyli to będą chlorki, bądź fluorki, w zależności jakie chcemy mieć różnice temperatur tutaj mrzenia składowych. Możemy odseparować rzeczywiście pojedyncze pierwiastki chemiczne i składować je osobno. Oddzielić w bardzo no, dużym stopniu. Taka separacja byłaby bardzo czysta. Dobra, no jeszcze druga rzecz, jeżeli chodzi, porównamy te dwie koncepcje Dual Fluid Reactor na solach uranowych i na metalach, no to jeżeli chodzi o metaliczny uran, no to wtedy okazuje się, że widmo energetyczne neutronów jest znacznie bardziej twarde, energie neutronów znacznie większe są niż w przypadku sól uranowych i to też daje możliwość po pierwsze, większej liczby neutronów, które możemy użyć na przykład do produkcji paliwa, tak, albo też do transmutacji. Więc no, to jest olbrzymia zaleta właśnie tego typu reaktora, który tutaj Państwu chciałbym przedstawić. No tutaj no porównanie jest oczywiście jeszcze raz z tymi źródłami jądrowymi, które mamy obecnie, czyli mamy pręty paliwowe i ta koncepcja no powoduje, że no jest duże, bardzo duże koszty są związane z przygotowaniem tych prętów paliwowych, z samą operacją kontroli reaktywności reaktora, to też jest duży problem. Także te pręty po pewnym czasie trzeba usuwać w sposób też kontrolny, odpowiedni. Tutaj w przypadku takiego reaktora dwupłynowego na płynnych metalach możemy mówić, że w zasadzie taki reaktor, który chcemy zaproponować, on by pracował jako taka bateria jądrowa. On przez 30 lat w zasadzie nie wymaga żadnej interwencji. To wszystko, cała mechanika płynu, bo to w zasadzie się płyny pomału przesuwają i płyn uran się pomału wypala. Przez 30 lat nie trzeba żadnej interwencji. W zasadzie nie trzeba wymieniać paliwa, nie trzeba tutaj w to ingerować. I to wydaje się, że jest to świetna koncepcja, bo po 30 latach w zasadzie też nie musimy nic z takim reaktorem zrobić. Jeżeli będziemy mieli małe reaktory, bo to widzicie Państwo te wymiary takiego reaktora, o którym dzisiaj będę mówił, to jest 300 megawatów mocy elektrycznej, no to on ma wielkość rzędu metra na metr, tak? Metra z metr, taka objętość. Więc po 30 latach operacji takiego reaktora z metalicznym uranem, w zasadzie taki rdzeń można wymienić, przewieźć. To nie musi być tak jak dla dużych reaktorów, że mamy taką jednostkę PPU na terenie naszego
naszej elektrowni jądrowej, tylko może być centralna jednostka dla wielu małych reaktorów i wtedy taki reaktor po 30 latach, rdzeń reaktora wymieniamy, wstawiamy po prostu nowy. I tutaj, jeżeli chodzi o taki serwis techniczny, to byłoby zminimalizowane też i także kosztów i ewentualnych problemów też technicznych. Także to jest tego typu koncepcja i dlatego koncepcja małych reaktorów ma tutaj olbrzymie zastosowanie. To było prawdopodobnie dzisiaj mówione już wielokrotnie, jakie zalety mają małe reaktory jądrowe w stosunku do dużych, prawda? Duża elastyczność i dostosowanie do lokalnych potrzeb. No to są duże zalety, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcje. To, co mówi o wydajności też ekonomicznej, ale też energetycznej reaktora, to jest taki współczynnik Energy Return on Invested. I tutaj to wprowadziliśmy jakiś czas temu, żeby porównać różnego typu źródła energii. I to są pewne obliczenia, to jest taka standardowa praca, która była tam opublikowana jakiś czas temu i ona jest bardzo intensywnie cytowana, bo to jest rzeczywiście metoda porównania różnych źródeł energii. To, co mamy obecnie, no to taki standardowy reaktor na lekowodny, to mamy znacznie większą ilość energii, którą wyprodukujemy w stosunku do tej, która jest zainwestowana, ale wszystkie rzeczy w takim parametrze, które wiążą się z operacją, z budową i rozbiórką reaktora na końcu jego życia są uwzględnione w jednostkach energii. Także ten typ parametru jest takim fizycznym parametrem, który określa właśnie, jak można porównać różne rodzaje energii. Tutaj widzicie Państwo porównanie między standardowym reaktorem powiedzmy trzeciej generacji, jeżeli chodzi z elektrowniami wodnymi, czy węglowymi, czy na naturalny gaz, na gaz ziemny. Jeżeli chodzi o wiatr, biomasa, fotowoltaika, no one potrzebują tutaj pewnych magazynowania energii, dlatego musimy, jeżeli mówimy, porównujemy, to ich wartości takie bezpośrednio tego naszego IROI byłyby rzędu 15, 16 na 20, ale ze względu na to, że wiatr nie wieje, słońce nie świeci, musimy magazynować tą energię, więc jeżeli uwzględnimy te magazynowanie energii, to ich IROI jest znacznie mniejszy w porównaniu do innych źródeł energii. Ale pytanie jest, dlaczego tutaj taki reaktor wodny, gdzie energia tutaj przy rozszczepieniu jądrowym jest 100 milionów razy większa niż jeżeli rozpatrujemy spalanie wodoru czy tworzenie się molekuł wodorowo-węglowych, prawda, gdzie to jest rzędu 100 milionów. Dlaczego tylko ten czynnik IRO jest tylko 2,5 tutaj, jeżeli chodzi, porównamy węglowe elektrownie z takimi standardowymi elektrowniami jądrowymi. No i pytanie, tutaj jest krótko o tym powiedziane, że głównym źródłem jest problem tutaj, widzicie Państwo, wydobycia uranu. To jest koszt dosyć duży, jest kwestia wzbogacenia uranu. To są te główne stworzenia odpowiednich elementów też paliwowych. Prawda? Więc to są te główne koszty, które powodują, że ten zysk nie jest taki duży. Potem jest też kwestia magazynowania zużytych elementów. Tutaj mamy te 8%. Także to są główne elementy, które można bardzo łatwo poprawić. I tutaj jest pokazane, jak ten IROI w zależności od tego, jak na przykład, jaki sposób na wzbogacenie uranu wykorzystamy, ta standardowa, stara metoda dyfuzji powoduje, że mamy stosunkowo mały IROI. Jeżeli używamy wirówek, już to jest znacznie większy IROI. Tak, jeżeli nowe byśmy lasery
tutaj użyli te nowe metody laserowe wzbogacenia, to już jest ilość 115, ale cały czas to mała rzecz. Jeżeli teraz weźmiemy nasz dual fluid reaktor, już nie będę wchodził w szczegóły, krok po kroku możemy osiągnąć nawet 2000, to będzie rzędu 20 razy większy ten ilość w stosunku do, nawet ten metaliczny jeszcze ma większy ilość w stosunku do soli na solach stopionych. Także to są tego typu parametry, które pokazują rzeczywiście wydajność tej nowych koncepcji. Wtedy to wygląda w ten sposób, jak tutaj Państwu przedstawiłem. Jeżeli chodzi o zastosowanie i są konkretne obliczenia, ile by kosztowała produkcja elektryczności, to oczywiście to, czy właśnie wodoru. No i to wygląda w ten sposób. Oczywiście to zależy od wielkości reaktora. Jeżeli mniejszy reaktor, to niestety koszty nam jednostkowe kilowatogodziny, czy metra sześciennego wodoru, tak, nam odpowiednio rosną, więc to jest pewien kompromis zawsze między wielkością takiego reaktora, źródła energii, a potem ilości produkowanych ewentualnie tych produktów, które chcemy stworzyć. Tutaj widzimy, że no, DFR, ponieważ ma te 1000 stopni i koszty energii elektrycznej, którą byśmy produkowali przy dużych reaktorach, byłby rzędu 1 euro na watt. To jest kwestia też kosztów inwestycyjnych, bo koszty inwestycyjne trzeba potem też uwzględnić w całkowitych kosztach. I to, co chcielibyśmy osiągnąć, to są takie dla dużego reaktora liczone koszty elektryczności, to jest rzędu 1, no powiedzmy 0,6-0,7 eurocentów na kilowatogodzinę. To jest dosyć optymistycznie. Jeżeli uwzględnimy te koszty inwestycyjne, no to będzie troszkę, bo to jest tak zwany koszt overnight, bez kosztów inwestycyjnych. Jeżeli byśmy koszty inwestycyjne, to byłyby to oczywiście trochę wyższe liczby, rzędu 1,5 eurocentu na kilowatogodzinę. Jeżeli byśmy mówili o mniejszych reaktorach typu właśnie 300 megawatów, który byłby właśnie takim modularnym reaktorem, no to wtedy będzie tak ten koszt rzędu tam powiedzmy około 2 eurocentów na kilowatogodzinę. Tutaj jest jeszcze raz to policzone, no to jak już mówię, to troszeczkę trzeba wziąć powiedzmy ostrożnie te wszystkie liczby. W każdym razie, jeśli porównuje się wartości, obecne ceny elektryczności to jest rzędu 5-7 eurocentów na kilowatogodzinę. Więc ten zysk energetyczny tutaj, czy ekonomiczny, byłby olbrzymi. Można tutaj produkować wodór, ale jeżeli się produkuje wodór, to można produkować tak zwane sztuczne benzyny, także tak powiem, źródła, tak, które możemy. To jest przykład hydrazyny, który jest to związek wodoru i azotu H2N2, który no, jest używany na przykład do silników rakietowych, tak? Ale to jest był też bardzo wydajny związek chemiczny, który przy spalaniu można było tą hydrazynę razem wymieszać z wodą i bezpośrednio użyć w silnikach spalinowych obecnych samochodów. I wtedy odpowiedni jest duży zasięg i koszty są znacznie mniejsze, ale to są oczywiście takie bardzo ogólne rozpatrywania tej sytuacji, bo to jest mocno zależy od konkretnych konstrukcji, które mogą w przyszłości być wykorzystane. Nad tym pracują olbrzymie firmy, tak, światowe koncerny, jak wykorzystać wodór w przyszłości. No dobrze, no to jest, krótko o tym powiedziałem. No i teraz może na sam koniec już powiem, jaka jest droga do tego naszego reaktora, który w przyszłości miałby być ta mniejsza jednostka, o którym chciałem powiedzieć, to jest właśnie
300 MW elektrycznych, 600 MW termicznych, cieplnych, które taki mały reaktor by w przyszłości produkował. Liczymy się z tym, że taki reaktor mógłby, pierwszy prototyp być w roku 32. Firma, która już obecnie zajmuje się komercyjnym wprowadzeniem tej koncepcji, to jest tak zwana, to jest firma Dual Fluid Incorporation, Dual Fluid Energy Incorporation. To jest kanadyjska spółka akcyjna, która zajmuje się tutaj no, takim komercyjnym rozwojem koncepcji. No i tutaj ten pierwszy etap mamy już za sobą, to jest, są pewne symulacje numeryczne, to jest kwestia neutroniki, termohydrauliki, obliczeń stacjonarnych, dynamicznych takiego reaktora. We wszystkich tych obliczeniach, które są publikowane w najlepszych czasopismach naukowych, między innymi przez naszych doktorantów, cała jest grupa doktorantów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. W najbliższym czasie będziemy mieć 7 doktorantów, którzy napisali prace doktorskie właśnie z głównym tematem były różne aspekty reaktora dwupłynowego. To były właśnie aspekty związane z korozją, aspekty związane z pompami magnetohydraulicznymi, aspekty z termohydrauliką, przepływów tych płynów. To są symulacje typu CFD, ale też korozja na przykład jest jednym z takich ważnych tematów i te też obliczenia były prowadzone. Albo ostatnia praca też doktorska, która jest poświęcona defektom krystalicznym w takim właśnie, w tym naszym węgliku krzemu, który ma być tym materiałem konstrukcyjnym przyszłego rdzenia. Także te rzeczy są jakby już w tym roku będą, tak jak powiedziałem, w tym roku będzie 7 prac doktorskich poświęcone naszym tutaj, naszej koncepcji reaktora dwupłynowego. Następny krok to jest stworzenie demonstratorów. I tutaj są dwie drogi, które niezależnie są rozwijane. Jest to demonstrator niekrytyczny, gdzie mamy pętlę na dwie pętle, taki demonstrator dwupętlowy, gdzie w jednym pętli będzie chłodziwo symulowane właśnie przez ołów, w drugiej pętli może być właśnie płynny uran, ale to będzie złożony uran, nie będzie radioaktywny, tak, który taka pętla byłaby niekrytyczna, nie byłaby tam rozszczepienia jądrowego, gdzie moglibyśmy te modele termohydrauliczne sprawdzić, materiały korozji sprawdzić. Tak? Te wszystkie rzeczy materiałowe można by w takiej pętli przy wysokiej temperaturze sprawdzić. Na razie zajmujemy się takim małym mikrodemonstratorem, który by pracował nie na 1000 stopni, tylko na 500 stopni. Ta konstrukcja jest prawie gotowa i w przyszłym miesiącach będzie to już zakończona sprawa. Wtedy będziemy mogli właśnie te modele numeryczne, komputerowe sprawdzić właśnie już eksperymentalnie, a z drugiej strony jest ścieżka takiego eksperymentu krytycznego, gdzie uproszczony taki reaktor dwupłynowy, w zasadzie bez żadnych pomp, reaktor typu właśnie dual fluid reactor, tylko bardzo uproszczony, mógłby też funkcjonować i moc takiego reaktora byłaby prawie że zerowa. Chodziłoby tutaj o to, żeby pokazać, jak taki reaktor można w sposób automatyczny za pomocą poboru energii kontrolować. Pokazać, że on się rzeczywiście automatycznie reguluje, dążąc do takiej równowagi, powiedzmy, gdzie ta reaktywność jest zerowa.
No i następny etap, no to są rzeczy, które będą trwały też ładne kilka lat, tak? Podejrzewam 3, 4, 5 lat, to spokojnie ten etap może trwać. No i jest kwestia potem licencji. No, licencja na budowę pierwszego prototypu i potem, no to jest duża rzecz, to jest olbrzymia dokumentacja, którą trzeba przygotować i potem regulatorzy, powiedzmy, krajowi, w takim czy innym kraju, w zależności, gdzie taki reaktor powstanie, miejmy nadzieję, że też w Polsce, no to tą procedurę licencyjną już można oczywiście rozpoczynać obecnie i to jest robiona taka wstępna, taki raport bezpieczeństwa wstępny już jest tutaj gotowy. Też jeżeli chodzi o reaktor dwupłynowy, to jest współpraca z technicznym Uniwersytetem w Dreźnie, czy w Monachium, czy w Instytucie PSI w Szwajcarii. I no te rzeczy są też w sposób równolegle rozwijane. No i jak już uzyska się i będą odpowiednie wyniki, bo nie tylko wystarczy zbudować, ale trzeba po prostu przebadać, różne eksperymenty fizyczne przeprowadzić, które będą też trwały rok, 2 lata, nawet jak się zbuduje te wszystkie doświadczalne układy. Więc liczymy, że w roku 32 możemy mieć pierwszy taki prototyp tego typu reaktora. Ja bym na tym chyba skończył. Jak są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Rozumiem, że zmieściłem się w czasie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Możemy na chwilę zdezaktywować być może naszą pana prezentację. Są 3 pytania od słuchaczy z platformy YouTube. Chemia na piątkę. Pan pyta, chciałabym dopytać, przepraszam, pani pyta, czy zamiast stopionych soli opłacałoby się użyć cieczy jonowych, które będą mieć temperaturę topnienia znacznie niższą? Znaczy To my, pierwsze pytanie. tak, no to pierwsze pytanie, no my stosujemy, to nie chodzi o to, żeby mieć tylko temperaturę niższą, to jest, chodzi o pojemność cieplną i współczynnik przepływu ciepła, tak, jak przewodności ciepła. Więc w tym wypadku metale są naprawdę dobre i rzeczywiście w metalach mamy jony, dlatego w takich, żeby obniżyć tą temperaturę, stosujemy tak zwane eutektyki, pewną małą domieszkę chromu bądź żelaza można tam stosować. I wtedy temperatura topnienia takiego płynu jest rzędu tam 850 stopni, takiego eutektyku. Więc to już jest wystarczająco i tam mamy rzeczywiście jony. Dzięki temu możemy zastosować pompy magnetohydrodynamiczne. To znaczy, no, siła Lorentza będzie wymuszała przepływ, tworzy pewne różnice ciśnień i przepływ takiego płynu. To jest duża zaleta, bo rzeczywiście nie ma elementów mechanicznych, nie ma takiej pompy, jest to tylko pole magnetyczne, które przenika do tego naszego płynu, do naszego chłodziwa, bądź w obu przypadkach to są metale. I wtedy to rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonuje. Ale nawet dla soli stopionych można takiej pompy też używać, bo tam też są jony, prawda? Więc tutaj, no, jeżeli pytanie jest o płyny jonowe, no to właśnie to są płyny jonowe. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Jest jeszcze jedno pytanie od pani z chemii na piątkę, ale myślę, że ono zostało odpowiedziane. Czy patent profesora Czerskiego znalazł zastosowanie w jakiejś konkretnej firmie? No, jak pan profesor powiedział, jest to Dual Fluid Energy, spółka kanadyjska. I pani później odpowiada: wspaniałe wiadomości, że nasze zespoły rozwijają tę dziedzinę. Brawo dla zespołu pana profesora. Więc chyba tutaj to pytanie jest odpowiedziane. I jest jeszcze pytanie od pana Józefa Oldboya.
który sugeruje, i tu to jest właśnie ogólniejsze pytanie niż tylko dotyczące reaktora dwupłynowego jako reaktora modularnego, dokończyć budowę żarnowca reaktora atomowego na bazie uran-tor w żarnowcu i wstawić polski reaktor, nie kupować reaktorów atomowych od USA. Nie wiem, co pan profesor na ten temat może skomentować. Bardzo proszę. To jest oczywiście duży problem rozwoju technologii nowych, prawda? Bo tutaj mówimy, nawet jeżeli mówimy o dużych reaktorach, to one dopiero się w dużym stopniu ciągle rozwijają. To nie jest konstrukcja już do końca. No są różne mniej już bardziej rozwiniętych technologii, no tak, mamy koreański reaktor duży, mamy tutaj amerykańskie, które są, ale no, tych doświadczeń nie jest zbyt wiele, więc one, te technologie nadal się rozwijają. Ja uważam, że rzeczywiście no, musimy dbać o to, żeby te technologie w Polsce były też rozwijane i wtedy to znacznie lepiej funkcjonuje. Ja tylko mam jeden przykład, może to jest też ciekawa rzecz, może to dyskusji na dzisiejszej. No jest taka wiadomość tam od kilku lat, kilku tygodni, kilku dni. Polski KGHM, który chciał zbudować takie modularne reaktory w współpracy właśnie z Amerykanami, z firmą NuScale. Okazuje się, że według nowych wyliczeń produkcja energii właśnie elektrycznej w takich modułowych miała wzrosnąć dwukrotnie od tych początkowych obliczeń i teraz te firmy amerykańskie się pomału wycofują z tego typu współpracy. I ostatnio z tego, co ja wczoraj chyba czy przedwczoraj czytałem, wynika, że ta współpraca między KGHM, polską firmą i NuScale też została jakby zamknięta. Więc no, tego typu niespodzianki się zdarzają i dlatego im więcej mamy kompetencji w Polsce, im więcej mamy wpływu na tego typu rozwoju, a no, różnych technologii, no jest to na pewno wskazane. To jest niewątpliwe. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo państwu za udział w tej prelekcji dotyczącej modułowych reaktorów dwupłynowych i bardzo serdecznie zapraszam na nasze sesje warsztatowe. Będą trzy warsztaty. Pierwszy z nich zacznie się o godzinie 10:30 i będzie poświęcony właśnie rozwinięciu tematyki dotyczącej różnic pomiędzy reaktorami jądrowymi dużej mocy, tymi 1000 MW i tak dalej, a z małymi reaktorami modularnymi, no i przyszłością tych reaktorów. Bardzo serdecznie zapraszam państwa na 10:30, a panu profesorowi Czerskiemu bardzo serdecznie dziękuję za wygłoszenie interesującego wykładu. Do zobaczenia.